Aleksandra Zebrowska szczerze o relacji Meza z Malgorzatą Socha. Nie tak dawno pisaliśmy o niezwykłej przyjaźni, jaka laczy Malgorzatę Sochę i Michała Zebrowskiego. Aktorka grała w Teatrze 6 Pietro, należącym do Zebrowskiego i z dużym sentymentem wspomina tamten czas. Musiała zrezygnować z tej pracy z uwagi na rodzinę. W rozmowie z Dobrym Tygodniem dywagowała na temat powrotu na scenę. Wyznala, że liczy na wyrozumiałość Michała i stwierdziła: dalej jesteśmy w bardzo dobrych relacjach. Znam żonę Michała, byliśmy na kilku wspólnych wyjazdach i bardzo lubię Olę. Wiem, że w Teatrze 6 Pietro na mnie czekaja. Mam po prostu dużo obowiązków rodzinnych, zawodowych i nie znajduję teraz przestrzeni na teatr. Jak się okazuje, żona Michała Zebrowskiego Aleksandra niekoniecznie jest zachwycona wywiadem, który ukazał się w Dobrym Tygodniu. Jej uwagę zwrócił naglówek Esa Sobie Bliscy oraz zdjęcie Meza i Malgorzaty Sochy. Zebrowska odniosła się do rewelacji tabloidu, pisząc w mediach społecznościowych: dobry tydzień, zależy dla kogo, ironicznie skwitowała Aleksandra Zebrowska. Dalej żona Michała Zebrowskiego postanowiła przyjrzeć się artykułowi: ucieszyło ja. Zim w tygodniku odjęto jej lat. Zamiast 36 wpisano 34. Takie odmłodzenie Zebrowska skomentowała krótko: przynajmniej w środku mila niespodzianka. Aktor Michał Zebrowski podał dalej relację żony: nic dziwnego, że była odrobinę zazdrosna o to, w jaki sposób opisano zawodowe relacje jej Meza z Malgorzatą Socha. Aleksandra Zebrowska to bizneswoman i influencerka. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 380 tysięcy internautów, którzy kochają jej ironiczne spojrzenie na życie, ale przede wszystkim to, że pokazuje prawdziwe oblicze macierzyństwa. Z Michałem Zebrowskim poznali się, kiedy influencerka miała zaledwie 18 lat. Wtedy oboje udali się na kurs języka angielskiego i trafili do tej samej grupy. Mimo że nie od razu wpadli sobie w oko, to kiedy spotkali się po czasie, stwierdzili, że Esa dla siebie na stworzenie już niedługo potem planowali ślub. Uroczystość odbyła się 20 czerwca 2009 roku na Polanie Rynias w Tatrach, niedaleko domu letniskowego należącego do aktora. Parę mloda otaczała najbliższa rodzina i przyjaciele. Aleksandra i Michał Zebrowscy są rodzicami trzech synów, Franciszka, Henryka i Feliksa. W lipcu 2022 para powitała na świecie czwartą pociechę, tym razem córkę.